Cześć widzowie. Niestety dawno niczego nie nagrywałem, ale miałem problemy techniczne i zwyczajnie nie mogłem. Poza tym nie zdążyłem ich rozwiązać przed wprowadzeniem patcha 1.85, więc tych kilka powtórek z fajnymi akcjami, które miałem odłożone, zwyczajnie mi przepadło. Ale wykonując zadania na świąteczne zabawki, polowałem w tym meczu na 11 fragów, trafił mi się całkiem udany meczek, który można nagrać. Zatem miłego oglądania. Lecę, jak widzicie, na samolocie MB-157. I ponieważ tutaj mam złapać 11 fragów, to nie tracę zbytnio czasu na to, żeby się tam zbijać, walczyć o wysoki pułap i tracić przez to czas. Postaram się łapać te fragi jak najszybciej. Co też oznacza, że nie będę latał równie ostrożnie jak zwykle. Oczywiście też na samobuja nie będę się tam pchał w sam środek przeciwników. Skoro tutaj otwiera się okazja do w miarę bezpiecznego ataku na tego Su-2. Odpada mu ster wysokości. Ale ma pięknego loop shielda. No i cały magazynek poszedł, a ten sobie leci radośnie dalej. Dobrze, że mam na tym samolocie wyrobionego już asa, to się przeładowuje szybko. No i kolejne podejście i przeciwnik jest w końcu łaskaw zejść. Normalnie bym wrócił na lotnisko i się naprawił, ale w tej sytuacji, kiedy zależy mi na szybkim złapaniu fragów, postanawiam włączyć się do walki. I kolejny cel to ten BF-110. Jak nie ma loop shielda, widzicie, jak szybko schodzi. Jeszcze mnie trup oczywiście usiłuje strzelcami posmyrać. Nawet mu się w miarę to udaje. Tutaj zauważyłem zagrożenie, jakie stanowił ten P-36 i postanowiłem się w miarę możliwości włączyć, ale mocno uszkodzony silnik praktycznie powoduje, że nie jestem w stanie. W dodatku tutaj mi samolot z powodu niskiej prędkości zaczął wpadać w kąciąg, który na szczęście opanowałem. Się przymierzałem do kolejnego Su-2, ale z lewej zauważyłem nadlatującego piszotera, który prezentował sobą lepszy cel. Czekam, aż wejdzie w zakres ustawionej przeze mnie zbieżności działek, czyli 500 metrów, i zaczynam atak. I ten przeciwnik również błyskawicznie zostaje zastrzelony. Lecę teraz z powrotem na środek kotła, myśląc, że może tego tajfuna złapię, ale tajfuny są szybkie, a zwłaszcza ten w momencie, kiedy przeprowadzał nurkowanie na jednostki naziemne. Lecę więc tym samym mniej więcej wektorem dalej, wypatrując okazji do czołówki, ale o dziwo, o cudzie, nikt na czołówkę nie chce, ale za to udaje mi się złapać tą nieuważną Kobrę P-400. No i po chwili ktoś mnie tam atakuje od strony mojego spawna i zestrzeliwuje. No ale bądźmy szczerzy, takiego rezultatu się spodziewałem. Miałem na MB backupa, więc go wziąłem. No dobra, wynik 4 fragi. Paski zwycięstwa wyglądają ładniej. I przeciwników, to znaczy nikt na ziemiach nie tłucze jakoś wściekle, więc jest szansa, że się te 11 fragów zdąży złapać. Bo problemem nie jest zestrzelić tych 11, tylko to, że się zwykle mecz wcześniej kończy. Ale było nie było, jeszcze 7 trzeba spizgać. Tu właśnie 3 kandydatów na fraga nadlatuje. Udaje się piszotera, wiem, że za mną jest A36 i BF. Postanawiam zaatakować A36, ponieważ będzie łatwiejszym celem.
uszkadzał mu prawe skrzydło. A niestety skręcił. Tutaj czekam, aż ostrzej wejdzie w zakręt i ten sam zaprezentuje mi większą część swojej sylwetki do strzału. Tutaj chwileczkę czekałem z atakiem na tego łaga 3, po to, żeby on się tam nakierował na jakiś cel i żeby go nie spłoszyć zbyt wczesnym i niezbyt precyzyjnym ostrzałem. Tu z kolei zauważyłem po lewo, że nadstawia się Su-2. Patrzę, czy nie chce na czołówkę, ale tak w ostatniej chwili coś zrezygnował i zaczął kombinować. Ale na szczęście moja seria trafiła mu w pilota i wpadł frag numer 8. No, szanse na 11 fragów zaczynają być realne, o ile takie sytuacje, że się przeciwnicy zderzą z moimi, nie będą się powtarzać. Widziałem, że z prawej strony nadlatują przeciwnicy, więc zrobiłem snaprola przychodzącego w splitesa i w stronę ich spawna po to, żeby jak najszybciej ich wyminąć. Tutaj nie do końca widziałem, jaki to jest model BF-a, dlatego wolałem uniknąć czołówki. Miałem prędkość i zdołałem dzięki temu znienacka zaatakować od dołu tego Hurricane'a, a tu się do mnie przyczepił łak 3, więc znowu odciągam go kawałek dalej od głównego koziołka, żeby się zająć nim na spokojnie. Zrobiłem snaprola przechodzącego w splitesa, teraz Hinerkomi przechodzące w splitesa, no i patrzyłem, czy da radę go na szybkości cieknąć, ale przeciwnik rwał wprost na zderzenie, więc postanowiłem to pominąć. No i proszę, frag numer 11 wpada na konto. No w takiej sytuacji postanowiłem, że już na wariata nie muszę latać i się tam pchać w jakieś co trudniejsze sytuacje i grałem tak bardziej na spokojnie. A tu chciałem zrobić eksperyment, czy na własnym fragu będę w stanie zrobić asystę, ale trup Ishaka skręcał zbyt mocno i nie byłem w stanie się nakierować. A tu chyba się pędzi Dornier 17. Jest dobry kąt podejścia do próby ataku w pilota. Niestety, tuż przed tym jak otwieram ogień, pilot Dorniera zaczyna skręcać w prawo i tym samym kabinę mi zasłania skrzydłem. Ale i tak zostaje spizgany. Jest chwila spokoju, którą wykorzystuję na to, żeby nabrać trochę pułapu i prędkości. Nie podoba mi się lecący tutaj wysoko te BF. Patrzę, jak sytuacja się rozwija, a będę miał jakiś swoich chłopaków do pomocy. To akurat się przyda. Kontrolne zamknięcia, czyli od przeciwników ktoś tutaj nie włączy, ale chyba nie. Niestety mam za małą prędkość, żeby porządnie podążyć za tym BF-em. No ale moje chłopaki go pizgają tak czy owak. No bez tego zawracam do akcji, która się tam dzieje w tym pociągu na dole. No i celów do wyboru do koloru, a wszystkie mniej lub bardziej groźne. Ale zauważyłem, że tutaj się separuje ten byczek, co dało mi okazję do ataku w stylu BOOM i dzięki zgromadzonej prędkości mogłem odbić w stronę swoich linii, oddalając się od kociołka i ewentualnej pogoni. Ale ponieważ nie gonił mnie nikt, to Immelmanem zawróciłem z powrotem i pizgam kolejnego przeciwnika, a chwilę później następnego. No i znów, ponieważ nikogo
chwilowo tutaj nie ma, to czas ten wykorzystuję na odbudowanie pułapu i prędkości. Czekam też, żeby moje chłopaki dolecieli i się tu trochę z przeciwnikami przemieszali. No i rozwój sytuacji jest taki, że tutaj Reggiano 2001 wzbił się na wysoki pułap, no i będzie stanowić zagrożenie. Przydałoby się nim zająć. Reggiano coś kombinował, nie chciał iść na czołówkę o dziwo, tylko ją wyminąć, ale nie bardzo mu to wyszło. Jak go sieknąłem, podpaliłem, zacząłem się z nim kręcić, co prawda nie miałem najmniejszych nadziei na to, że ja bym ten pojedynek manewrowy wygrał, ale chodziło o to, żeby on po prostu nie mógł zanurkować pionowo w dół z wyłączonym silnikiem, co pomogłoby mu zgasić ten pożar. Tu obaj przeciwnicy chcą po prostu na mnie świecą do góry na czołówkę, a tam od spawna jeszcze będzie hurricane na mnie leciał z tego co widziałem, więc nie mam zbyt dużo czasu, a już do mnie strzela, ale mu się wybijam. W nurkowaniu nabieram prędkości i daję radę na szybkości jeszcze spizgać jednego przeciwnika, a hurricane'owi uciec. Jeśli się podobało, to dajcie łapkę w górę i trzymajcie się do następnego nagrania. Cześć!